Witajcie! Zobaczcie, co mam, bo miałem to parę tygodni temu. Takie oto coś. No i zagadka, może ktoś z Was wie, co to jest, do czego to jest. Ja Wam na razie nie powiem. Przyjrzyjcie się, ale sprawa świetna. Powiem Wam tylko... Albo nie, nie powiem nic. Sami się domyślcie, w razie czego, jeżeli nie będziecie wiedzieli, co to jest, no to jest to zagadka. Piszcie w komentarzach, na pewno Wam odpowiem później, co to jest. Ale tymczasem chcę poruszyć bardzo, bardzo ważny temat, mianowicie strajków rolniczych. Protestów rolniczych, może nie strajku, bo to bez sensu. Słuchajcie, świetna robota, naprawdę znakomita. Ja próbuję się dowiedzieć, gdzie w moim powiecie takie strajki są, bo na pewno bym bardzo chętnie uczestniczył, tylko żebym wiedział, gdzie i kiedy i o której godzinie. To na pewno się tam stawię. Natomiast bardzo, bardzo ważna rzecz, słuchajcie, nie wolno się absolutnie poddawać. Nie wolno, bo nas zjedzą z butami. Jeżeli wprowadzili takiego człowieka, który zaczął atakować nas w związku z hodowlą zwierząt, to słuchajcie, oni się przed niczym nie cofną. I jedyne, co możemy zrobić, to w tej chwili tak protestować, żeby im to bokiem wyszło. Pamiętajcie jeszcze o jednej rzeczy. Oni w tej chwili będą wprowadzali stan wyjątkowy w kraju tylko po to, żebyśmy protestować nie mogli. Natomiast trzeba znaleźć i tutaj jest mój głos do przede wszystkim do Agrounii. Dlaczego do Agrounii? Dlatego, że mają chłopaki tam pomoc prawną dla rolników i fajnie byłoby, bardzo dobrze by było, gdyby znaleźć sposób prawny, w którym nie będziemy musieli się tego obawiać, że o to nie możemy protestować, bo wprowadzili stan wyjątkowy. To jest, słuchajcie, to jest jeden wielki wałek. I nie można absolutnie na to się zgodzić i na to pozwolić, żeby nam dyktowano w tak perfidny sposób warunków. Pamiętajcie, że w tej chwili my walczymy o swoje rodziny, o swoją przyszłość, o przyszłość dla naszych dzieci, dla naszych gospodarstw. Bo za 5 minut się okaże w ten sposób, że dzisiaj zlikwidowali futerkowe, dzisiaj zlikwidowali ubój rytualny, za 5 minut jakiś pajac przyjdzie do Was na podwórko i powie, że nie możecie hodować królików. Kur, gęsi, kaczek i zaraz będzie problem, słuchajcie, z zasiewami, bo do tego to wszystko zmierza. Po co to się dzieje? Ano po to, żeby wielkie koncerny przemysłowe, koncerny rolnicze, bo tego się nie da inaczej nazwać, żeby przejęły nasze gospodarstwa, naszą ziemię, naszą robotę. A my co będziemy? My będziemy, jak to mój dziadek mówi, wyrobnikami na własnej ziemi. Taka sytuacja absolutnie nie może mieć miejsca. Musimy się bronić za wszelką cenę. Pamiętajcie, że oni po prostu będą robili wszystko, żeby nas zniszczyć, stłamsić i absolutnie wykorzystać wszelkie możliwe sposoby. Oczywiście one nie mają nic wspólnego z prawem, bo samo to, że wprowadzanie dzisiaj na przykład obowiązku noszenia maseczki, jeżeli nie jest na podstawie ustawy i wyraźnego prawa, a oni tego nie mogą zrobić, bo konstytucja ich blokuje, wpuszczają rozporządzenia. Rozporządzenie nie ma żadnej mocy prawnej. To jest na zasadzie, że my właściwie zalecamy. I jak wiemy, sprawy sądowe po prostu odbyły się w kilku miastach i policja, która kierowała na mandaty, ludzie się nie przyjmowali tych mandatów, wygrywają. Także to jest bardzo, bardzo ważna sprawa, bo oni wiedzą, że niestety nie ma takiej mocy prawnej rozporządzenie jak ustawa. I tutaj nie mogą nic nam zrobić. Natomiast w momencie, ja się obawiam tego, bo nie jestem na tyle obeznany w przepisach prawa, ale jeżeli wprowadzą stan wyjątkowy, to ta sytuacja może się już diametralnie zmienić. Także tu musimy, słuchajcie, mocno zadziałać, bo to mówię, to będzie tak, maseczka na pysk, czyli chłopie, nic nie mów i się nie odzywaj. Mało tego, nie możesz wyjść protestować, bo tu my cię zaraz stanem wyjątkowym spałujemy jak ZOMOS w latach 80. i się skończy. Ja to bardzo dobrze pamiętam te czasy. Byłem chłopcem, kiedy pojechaliśmy z tatą, pamiętam we Wrocławiu był taki bar Barbara i jakoś tak tato wymyślił, czy z mamą, czy chodźmy do baru Barbara, ja tam bardzo lubiłem ten bar i tam było bardzo dobre jedzenie. Pojedziemy i słuchajcie, wysiedliśmy z tramwaju, pamiętam, i takie pieczenie w oczach, bo ten gaz, który był jeszcze chyba dzień wcześniej, były te rozruby,
na Świdnickiej, to jeszcze ten gaz szczypał w oczy i uciekliśmy po prostu stamtąd, bo nie szło wytrzymać. Także pamiętajcie, że oni się przed niczym nie cofną. Prawo jest, nie ma znaczenia właściwie. I tylko nasze zdecydowane działanie może tu coś zmienić. Przeczytałem coś o wypowiedzeniu posłuszeństwa. Nie wiem, na jakiej zasadzie to jest, nie mam pojęcia, ale jeżeli ktoś z was wie, na czym polega wypowiedzenie posłuszeństwa, to bardzo chętnie napiszcie to w komentarzu, bo jestem bardzo ciekawy, na czym to polega i jak jest, czy są tego konsekwencje jakieś, bo zaczyna się naprawdę wojna w tej chwili, zaczyna się wojna o nasz byt. Bo to już nie jest walka, to nie są takie rzeczy na przykład, które mówią, nie będziemy stosować jakiegoś tam środka przeciwko chwastom, prawda? Nie będę specjalnie wymieniał nazwy. Ale owszem, tu się zgadzam jak najbardziej. Dlaczego? Dlatego, że to niszczy zdrowie i ten środek niszczy organizm i tak dalej. I potem łatwo to sprawdzić, zbadać poprzez zwykłe badania laboratoryjne we krwi i tak dalej, że taka sytuacja jest w ciele zachodzi po prostu, że ten środek się odkłada w człowieku, więc to jest absolutnie niedopuszczalne. Tutaj nie chodzi o taki zwykły środek chwastobójczy i tak dalej, i tak dalej. Tu jest sprawa naprawdę bardzo, bardzo trudna, bo ja nie wiem, słuchajcie, powiem wam tak, gdzieś słyszałem coś takiego, już w tej chwili nie pamiętam od kogo, bo to ze 20 lat temu, może nawet więcej, że ktoś mi powiedział, że plany są takie, żeby w Polsce mieszkało 14 milionów ludzi, bo ktoś tu sobie szykuje Polskę dla siebie. I w tym momencie, jeżeli nas dotkną, to jest bardzo realne. Wyrzucą Polaków z Polski. Będziemy się szwendać po całym świecie, a ja bardzo dobrze znam smak chleba za granicą i nie polecam, bo to jest jedno wielkie dziadostwo. Nigdy nie będziecie u siebie tam. Nigdy, przenigdy. Możecie udawać, ja tu się świetnie czuję, tu jest tak, tu jest tamto, tamto mogę, tamto jest fajne. To są czyste bzdety. Ja za dużo spędziłem lat za granicą, żeby ktoś mi wcisnął ciemnotę, że tam jest fantastycznie. Tam jest fantastycznie na 5 minut. Jeżeli po prostu ktoś pojedzie sobie, chce zarobić pieniądze, ale i to jest problem, powiem wam. I wrócić. Tam najlepiej za granicą to jest, powiem, ludziom, którzy nie potrafią znaleźć wspólnego języka tutaj z ludźmi w Polsce. To jest, najlepiej za granicą jest tym, którzy mają tutaj w Polsce jakieś problemy, jakieś zaszłości i tak dalej i chcą się od tego oderwać i wtedy uciekają za granicę. Ale człowiek, który chce tu żyć i chce tu pracować, to zostaje, bo tu jest dom. Ja wam powiem, przyjeżdżam tu do Polski, ja się inaczej, zupełnie inaczej czuję. Mam swoje śmieci, swoje kąty, słuchajcie, swoje powietrze, swoją trawę. Wszystko jest tutaj moje. Pójdę do mojego lasu i pozbieram moje grzyby. Natomiast tam nie. Tam mogę sobie zebrać dziennie 2 kilo grzybów na przykład. Tak jest w Niemczech. Nie wiem, czy teraz w tej chwili kilogram, coś tam słyszałem, ale nie wiem, jaka to jest prawda. To jest tylko coś takiego, takie niechcący zasłyszane, więc tylko mówię, możecie to sprawdzić, może wiecie i tak dalej, byłoby fajnie wyprostować tą sytuację, sam jestem ciekawy. Ale tak to wygląda. Tam u Niemca zawsze będziecie Polakiem. Czyli takim, krótko mówiąc, takim popychadłem. Najgorsze roboty, możecie być fachurą pierwszej klasy. Nikt wam tego nie da odczuć, nikt wam tego nie pokaże i ani was nie doceni. A jeżeli będziecie robili za dwóch, to będą klepać po plecach, a między sobą gadać, zobaczcie, jaki to cymbał robi za dwóch, ha, 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 ha. A dostaje takie same pieniądze, albo mniejsze. Więc pamiętajcie, to jest walka o nas. I nie możemy za żadne skarby świata odpuścić. Choćby nie wiem co, niech wprowadzą stan wojenny, niech robią co chcą, stan wyjątkowy jaki chcą. Pamiętajcie, jest jedna rzecz w życiu najważniejsza. Problem mają rolnicy, którzy mają kredyty. Ale myślę, że jeżeli dobrze pokombinują, to i wy sobie poradzicie. Chodzi ogólnie o to, że jest jedna rzecz, jedna, specjalnie pokazuję palcem, jedna rzecz, którą człowiek musi.
musi jeść. A my jesteśmy od tego, żeby to jedzenie wyprodukować. I pamiętajcie, jeżeli się czegoś nie sprzeda, jeżeli macie, nie wiem, owoce załóżmy, jeżeli macie fermy kur, jeżeli macie, nie wiem, uprawy jakieś tam zboża i inne rzeczy, to pamiętajcie o jednej rzeczy. Między sobą możecie się wymienić. Ten dostanie 100 kur, tamten dostanie w zamian za to, nie wiem, tonę zboża. Przykład taki. Tamten dostanie tonę zboża, odda tonę jabłek. Posłuchajcie, chodzi o to, że my siebie wyżywimy. I jeżeli rząd będzie próbował sprowadzać żywność z zagranicy, to my możemy to przyblokować. A dlaczego? Dlatego, że w każdej wsi jest ktoś, kto pracuje na przykład na kolei, albo pracuje gdzieś w jakimś innym przedsiębiorstwie transportowym i tak dalej, i będzie potrafił zablokować te rzeczy. Nas jest bardzo, bardzo dużo. Pamiętajcie, nas rolników to jest przynajmniej połowa narodu. I my naprawdę możemy, my jesteśmy tak ogromną siłą, z którą oni muszą się liczyć, czy chcą, czy nie. Czy im się to podoba, czy nie. I to my mamy władzę taką, żeby poszczególnego ministra wyrzucić. A wiecie, jak to się, a dobrze wiecie, jak to się robi. Mimo stanu wyjątkowego wystarczy zablokować kraj. I też możemy to zrobić. Andrzej Leper pokazał, jak to się robi. Nie musimy jechać na Warszawę. Wystarczy poblokować drogi powiatowe. Nie musimy blokować zaraz autostrady, chociaż dlaczego nie? Ja nie mówię, żeby to robić. Ja tylko pokazuję drogę, którą, jeżeli będziemy zmuszeni, to w którym kierunku mamy iść. Ale za żadne skarby nie możemy tym głupkom odpuścić. Głupkom mówię specjalnie, dlatego że, jak powiedział Wojciech Cejrowski, z głupkami się nie rozmawia, głupków się ignoruje. Musimy walczyć o swoje. Bez kroku wstecz. Pamiętajcie, że to, co oni w tej chwili zrobią, to zrobili 10 kroków do przodu. Po co? Żeby się o 9 cofnąć w razie czego. I osiągnęli sukces, bo mają ten jeden krok w przód. I na tym im zależało. Oni tak działają. Muszą zrobić 10 kroków do przodu, żeby pokazać, no dobra, to my się wycofujemy. Ale to, co chcieli osiągnąć na samym początku, to osiągnęli. I tego nie można zrobić. Druga sprawa. Jeżeli macie te zwierzęta, ta cała głupkowata piątka dla zwierząt, to jeżeli macie zwierzęta, poróbcie ogrodzenia. Zamykajcie te ogrodzenia na klucz. W tym momencie, jeżeli któryś z pajaców będzie chciał do was przyjść i powiedzieć wam, że ta krowa, ta świnia, ta kaczka, ta kura, jest coś z nią nie tak i wy musicie tutaj to, tamto, siamto, to pamiętajcie o jednej rzeczy. On musi mieć nakaz prokuratorski, żeby wejść. I nawet z policją nie wejdzie. Nie musicie policji wpuszczać, nie musicie nikogo wpuszczać, dopóki nie ma nakazu rewizji. A to nie będzie proste uzyskać, bo żaden prokurator się nie nadstawi. Pamiętajcie o tym. Życzę wytrwałości, jestem z wami. Jeżeli macie informacje, gdzie w powiecie trzebnickim będą robione blokady, napiszcie proszę w komentarzu, ja zrobię wszystko, żeby tam się pojawić. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!